Oluruma Shakadaroma Santo Rumese, Oluruma Shakadaroma Santo. Mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Diabeł został pokonany, diabeł został zmiażdżony, diabeł został starty w pył. Na krzyżu Golgoty, tam, gdzie się wykonało wszystko, gdzie Jezus został w ciele zmasakrowany, tam właśnie pokonał diabła, tego, który teraz szantażuje ciebie, tego, który teraz szantażuje ciebie i trzyma cię w strachu przed śmiercią, ale możesz uciec przed tym, możesz uciec od strachu przed śmiercią, możesz uciec od każdej choroby, możesz uciec od każdej boleści, od wszystkiego tego, co spadło na Jezusa 2000 lat temu. Taki jest sens ofiary Jezusa Chrystusa, którą poniósł na krzyżu. On tutaj nie przyszedł po to, żeby święcić jajka, nie przyszedł po to, żeby ubierać choinkę, nie przyszedł po to, żeby się kłaniać Jemu albo jeść opłatek. Jezus przyszedł po jedną rzecz, aby ciebie wyrwać ze śmierci i przenieść do życia. I tylko właśnie taki miał cel. To była miłość. Miłość w działaniu. Miłość polega na tym, że ktoś kładzie za siebie swoje życie i On położył za ciebie swoje życie. To jest Bóg. To jest potężna postać, która wdarła się w ten nieprzyjazny świat tylko dlatego, że wiedział, że jesteś teraz zniewolony, że teraz idziesz do piekła i dlatego chciał ciebie wyrwać. I każdy człowiek może przyjąć zbawienie. Każdy człowiek może się pojednać z Bogiem. Ja to zrobiłam 22 lata temu. 22 lata temu zawołałam proste serca do Jezusa Chrystusa, bo On jest żywy, On jest prawdziwy. On nie tylko skonał tam na krzyżu, biorąc na siebie każdą twoją winę, utylizując to. On nie tylko tam zmarł, ale zmartwychwstał. Kiedy chodził tutaj po ziemi, mówił o sobie, że On jest życiem i zmartwychwstaniem. On jest życiem i zmartwychwstaniem. A więc jeśli nie jesteś z Nim połączony, jeśli Go nie poznałeś osobiście, to nie poznałeś tak naprawdę życia i nie ma życia w tobie. Jeśli dzisiaj odważysz się w siebie wejrzeć, to zobaczysz tam pusty egocentryzm. Pusty egocentryzm to jest to, co oddziela człowieka od Boga. Oddziela ciebie to, że jesteś dzisiaj zapatrzony w siebie, że jesteś pusty w swoim duchu. Twój duch jest martwy. Twój duch kręci się wokół twojej własnej osi. A on potrzebuje ożyć. On potrzebuje przyjąć życie od samego Boga. Taki jest sens dobrej nowiny. Taki jest sens tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Umarł w ciele, abyś ty w swoim ciele mógł przyjąć Ducha Bożego do swojego wnętrza i zacząć prawdziwie żyć. Doświadczyłam tego 22 lata temu, kiedy zawołałam prosto z serca do Jezusa, kiedy zostałam przekonana, że to jest naprawdę Bóg, że On naprawdę za mnie oddał swoje życie, że naprawdę Jemu zależało tam na mnie. Kiedy zawołałam do Niego, On mi się objawił, On przyszedł do mnie, nie objawił mi się w ciele, absolutnie, nikogo nie zobaczyłam, nie zobaczyłam tak zwanego ducha. Ja momentalnie zostałam przekonana o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, czyli o moim błędzie, że nie byłam wtedy, w tamtym momencie zjednoczona z Bogiem, że moją największą potrzebą jest to, żeby się z Nim połączyć, ponieważ tylko z Nim i tylko w Nim będę uratowana, będę przeniesiona ze śmierci do życia. W tamtym momencie zrozumiałam, że do tamtej pory chodziłam na postronku diabła i to on ściągał mnie w dół niewidzialnymi nitkami i na pewno tego doświadczasz w swoim życiu. Na pewno doświadczasz tego, że robisz rzeczy, których nie chcesz i do których masz obrzydzenie, ale do których cię ciągnie i ciągle cię ściąga w dół. Na pewno tego doświadczasz, bo tego doświadcza każdy człowiek, który jest oddzielony od Boga, który jest życiem. Ale jeśli przyjmiesz Go, jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa, jeśli zawołasz do Niego prosto z serca, będziesz zbawiony, będziesz zbawiony. Zbawiony to znaczy uratowany. Zbawiony to znaczy pewny tego, że idzie do nieba. Moje miejsce jest dzisiaj w niebie. Jestem Bożą córką. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i idę do nieba. Dokąd idziesz? Dokąd idziesz?
Wiem, że być może idziesz załatać pustkę w galerii, a może, nie wiem, idziesz do kina, żeby się rozerwać, a może idziesz na imprezę. Wszystko jedno, masz pustkę w sercu i tej pustki nie zapełni nic. Nic, żadne szmaty, ani żadne graty. Nic nie zapełni tej pustki. Nie zaćpasz jej, nie zapijesz jej, ponieważ następnego dnia będziesz miał kaca i znowu jeszcze większą pustkę. Ale chcę ci powiedzieć, że jest wyjście z tej sytuacji. Nie trzeba żyć od przypadku do przypadku. Nie trzeba żyć od imprezy do imprezy. Nie trzeba łapać tylko tych chwil, które są piękne. Można żyć pięknie. Można żyć wiecznie. Można żyć z Bogiem. Można być zaspokojonym. Można nie chcieć tych szmat. Można mieć inne pragnienia w sercu. Jestem tutaj w ten piątkowy wieczór, żeby ci powiedzieć, że jest wyjście z tego życia śmierci. Jest wyjście z tego grzebania się w śmieciach. Jest wyjście, bo Bóg tak cię ukochał, że chce cię z tego wyrwać. To nie jest plan Boży, żeby człowiek chodził po tej ziemi i zastanawiał się, czy tam coś jest, czy tam czegoś nie ma. Dokąd idę? Dokąd idę? Nie chodzi o to. Bóg nie stworzył cię do tego, żebyś się bał byle wirusa. Nie stworzył cię do tego. On cię stworzył do rzeczy wielkich i pięknych. On chce ciebie sobie wykupić. I on to zrobił tam na krzyżu. On chce cię wypełnić swoim duchem. Ale to, czy to się stanie, czy doświadczysz Boga i czy pójdziesz do nieba, jest kwestią tylko i wyłącznie twojej decyzji. Dzisiaj możesz zdecydować, kiedy słyszysz te słowa Ewangelii. Ewangelia to dobra nowina, najlepsza wiadomość dla człowieka pod słońcem, że możesz wyjść ze śmierci i znaleźć się w życiu, prawdziwym życiu, a nie tylko przeżywaniu od piątku do piątku. Możesz wyjść z systemu śmierci, jeśli wybierzesz Jezusa, jeśli wybierzesz Jego wiarę, jeśli powiesz do Niego: chcę Cię poznać. Ta kobieta mówi o Tobie, że jesteś realny. Chcę Cię poznać. To będzie największa modlitwa w swoim życiu. Jedyna, która zostanie wysłuchana. Bo tak naprawdę ludzie klepią jakieś pacierze i nie są wysłuchiwani, ponieważ potrzebują narodzić się na nowo. Odkąd narodziłam się na nowo, każde moje westchnięcie jest wysłuchane, ponieważ jestem zjednoczona z Ojcem. Jezus przyszedł tutaj po to, żebyś mógł się pojednać, czyli stać jedno z Bogiem, żebyś mógł być taki jak On na tej ziemi, żebyś mógł iść do nieba. Amen.